Dziewczynka, kochani, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Mami Doriska. Dzisiaj zrobimy taki hol zakupowy. Kaszyna, jaka ty brudną buzię masz, o jacie! Przecież już chusteczkę Lili? Przecież to taka flądra, coś tu jadła. Zaraz będziemy wszystko pokazywać, tylko umyjemy mi buźkę. I tej mamy takie rękawiczka, o! Kupac. A na kogo te rękawiczki? Chyba za duże. Nie wiem, czy to. Pokaż oczkę, Ptaszyna. Przymierzymy. To duże. Jeśli nie przymierzyła, za duże. Taka koszula jeansowa można sobie założyć najpierw jeansy, no i koszulę. No pewnie, że można. Dobra, Mija, nie! Ja tutaj mam dwie bluzy dla dziewczynek. O! Takie szare, z takimi falbankami, tylko jeszcze dziewczynki nie przymierzały. To nie są szare, siwe. No siwe, siwe. I druga, taka sama. A to za chwilę kurtkę Lili. I jeszcze spodenki, bo nie pokazywaliśmy tych spodenek, a dziewczyny już dość długo śmigają. Takie same, jak dziewczynki miały szare. Mija wszystko sprawdza, czy są gotowe. To teraz dziewczyny mają jeszcze różowe, cieplutkie, bardzo fajne. Dziewczyny jeszcze nie widziały takich czapeczek, patrz Lili. Mogę? No. Proszę. Nie, zakładamy, zobacz. Zobaczcie, jak wyglądasz. A my też. Też, też? Tak, dla ciebie też jest. O, jak słodko wyglądasz, Ptaszyna, zobaczcie. Ja. Tylko musisz dalej iść, o. A ja. O, Ptaszyna, już. No pięknie, też słodko wyglądasz. Dwie takie czapeczki. Fajnego to by było tyle. Teraz tak, Lili, bardzo chcę Wam pokazać. Tutaj jest, co ty jest? Kurteczka. Kombinezon dla Ptaszyny. Taki kombinezon. Ojejku, jaki długi. No, znalazłam w TK Maxie, ale jest idealny. Myślę, że jest za duży. Nie, dobry jest dla Ptaszynki i oczywiście tutaj rozsuwany jest tak. Czy mi ma takie długie tak. nogi? Nie ma takie długie nogi, ale jeszcze wiecie, co było na końcu? Pokaż Lili. Patrz. No. Ja pokazuję, jakie ma długie nogi. Mariolena! Oj, teraz buciki. Już nie tak łatwo się kręci, hole. Ciekłe buciki. Tak, buciki, zobaczcie. Przecież tego nie będzie nosić, dobrze, że są odczepiane, prawda? Bo będzie chodzić w swoich gumowcach, a śniegowcach. Można je zapiąć. Można tutaj zapiąć, Lili, wiesz? Wow. Jakby sobie siedziała, leżała na sankach czy coś takiego, no ale i tak buciki będzie miała przecież na nóżkach. Dobra, to by było tyle na te zakupy. Buciki. Bucików nie mamy, a to sobie założ, masz tutaj z boku, siadaj i zakładaj. No, teraz zakupy z Lidla. Dobrze, najpierw pokażę Wam takie buciki. Takie buciki. O. Takie buciki cieplutkie są. Chodźcie, zobaczcie Ptaszynę. Jak ona wygląda, pokaż nogi. Zobaczcie Ptaszynę. Czy on działa? Bambuszki. No podoba masz też buciki. Okej, z Lidla Lili ma nowe buciki. Chociaż wiecie co, z zeszłego roku jeszcze są na nim dobre. Ale wzięłam je. W środku są bardzo cieplutkie. Nie, Mijeczka, już nie, bo mnie bolą, nie, już nie mogę, kochani. Nie, bo mnie bolą rączki, wiesz, już nie mogę. Masz, załóż sobie jeszcze raz bambuszki, dobra? Chyba potrzebujesz chyba tak. Dziękuję ślicznie. I wzięłam też, bo w Polsce Aga nie znalazła dla Oskarka takie same. Byliśmy naprawdę bardzo, bardzo z nich zadowolone. No i granatowe były. Lili wcześniej wzięłam takie różowe, ładne i teraz tylko szare zostały. No ale ważne, że butki na zimę są, choć jeszcze chodzi w butach z poprzedniego sezonu. Dobra, to pokażę teraz różowe rękawiczki. Tak. A te różowe rękawiczki chyba kupione były w Aldi. Nie, już nie pamiętam. Ale nie mam go w Lidlu. No, podobno. Nie, w Aldi, na pewno. Aldi, tak? Jedne, proszę bardzo, dla chłopaków. Granatowe. No i różowe dla mnie. Zgadza się. Przepraszamy, przepraszamy. Kupiłyśmy ubranka dla Oskarka, dla Mikusia, dla mnie i dla mnie. A co są za ubranka? O. Takie. Co to są za ubranka, Lili? To są ubranka pod spodnie, pod kurtkę, na narty. Ja mam takie same jak dziewczyny. Pamiętacie z zeszłego roku, jak byliśmy na nartach? Takie same mam. No, kupiłam na dziecięcym. Identyczne. Bardzo mięciutkie, bardzo wygodne i były akurat... takie widziałam trochę... Skakać? Skakać?
Dobrze, skarż sobie. I były takie mniejsze 86-92 dla ptaszyny, żeby, wiecie, były no nie luźne, a jednak troszeczkę opięte. Wiesz, otwierać? Nie, nie otwieramy. I tak, wzięłyśmy... Oczko razi, no bo lampy są włączone. Taka bielizna, jak to się mówi, pod kurtkę, pod spodnie, jest naprawdę bardzo, bardzo wygodna i jest bardzo ciepło. Także na zimę dzieciaki już są ubrane. Mają rękawiczki? Tak, mamy. Ma, jest kombinezon. Lili ma kurtkę i spodnie z zeszłego roku. Mają to, buty, czapki, rękawiczki. Tak, wszystko jest ok. I ostatnie rzeczy, jakie mamy, są to dwie podkoszulki z H&M-u. To jest taka bluza. O, tą podkoszulkę, co Mija ma na sobie. Pokaż się, Mija. Mariola. Proszę bardzo, taka bluzeczka. Piękna, z H&M-u. I zaraz Wam pokażę jeszcze dwie. Zobaczcie tylko na tą bluzę. O, śliczna bluza również. To jest taki sweterek, Lileczka, wiesz, delikatny, nowy. Piękny. Piękny, prawda? I tutaj jest kuteczkiem, chociaż nie, to jest, no, 98-104, no taka. Jeszcze nie na ptaszynę, troszkę za duża. Ale dla, a na mnie? Możesz przymierzyć, ale może być za krótka, wiesz? Tak, możesz zobaczyć. A tutaj taka piękna. Koteczkiem, no to taka raczej dziewczęca, wiesz? A tutaj jest dla Lileczki. I to by był cały haul, taki szybki, odejdziemy, zakupowy. Niełatwy, ale dałyśmy radę, Lili, piąteczka. Proszę bardzo, o, proszę bardzo, ptaszyna tutaj. O, tak te hole teraz będą wyglądać, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Pa! Ptaszyna, pa! Pa! Zobaczcie ją. Na zdrowie, pa! Pa. Pa.